Gdybym poprosił was, drodzy widzowie, żebyście wymienili przynajmniej trzy postacie, które najbardziej kojarzą wam się ze Śląskiem, to niestety przypuszczam, że większość z was w pierwszej kolejności by wymieniła postać graną przez Krzysztofa Hankę, czyli Bercika, z dość głupkowatego, ale popularnego serialu dziejącego się na Górnym Śląsku, czyli Święta Wojna. Może niektórzy ewentualnie wymieniliby Franciszka Pieczkę, ewentualnie Jerzego Buzka. I dlatego przychodzę do was z takim oto materiałem. Zrobiłem sobie krótką listę postaci, które ze Śląska jako całokształtu i z Górnego i z Dolnego Śląska się wywodziły. Były postaciami naprawdę nieprzeciętnego kalibru, które miały wpływ czasem nie tylko na Śląsk czy na Europę, ale nawet na cały świat. I jestem też przekonany, że większość z was nigdy o nich nie słyszała, ewentualnie może tylko gdzieś przewinęło się ich imię i nazwisko. I po tym chopki i dziążki jadymy z tematem. Pierwsza z tych postaci, które sobie wylistowałem, myślę jednak będzie przez was kojarzona. Szczególnie, że zrobiłem już o niej jeden w całości jej poświęcony materiał na YouTubie. To jest oczywiście Święty Jacek. Święty Jacek urodzony w 1183 roku w Kamieniu Śląskim. Pierwszy święty Ślązak, postać o niebagatelnym wpływie na losy Europy Środkowej, misjonarz krzewiący wiarę chrześcijańską na terenach Czech, Moraw, Prus, Litwy, Polski. Jedyny święty z terenów dzisiejszej Polski, którego figura znajduje się na kolumnadzie na placu Świętego Piotra. Odsyłam was zresztą do mojego filmu o świętym Jacku, który gdzieś tutaj, czy tutaj, czy tutaj będzie podlinkowany na pasku, bo naprawdę warto się o tej postaci więcej dowiedzieć. Kolejną taką postacią jest Witelon, urodzony około 1230 roku, najprawdopodobniej w Legnicy. Był fizykiem, matematykiem, filozofem, optykiem, a przede wszystkim prekursorem i twórcą podwalin, podstaw pod całą psychologię postrzegania. Jako pierwszy średniowieczny Europejczyk tak naprawdę na poważnie wziął się za budowę, za anatomię oka i za fizjologię widzenia. A dodatkowo uważany jest za twórcę wiedzy psychologiczno-psychiatrycznej i psychopatologicznej. A co byście powiedzieli, jakbym wam powiedział, że być może gdyby nie Ślązak, to Chopin nie potrafiłby grać na pianinie? A to dlatego, że nauczycielem gry na pianinie Chopina był Józef Elsner, a w zasadzie Józef Anton Franz Elsner, który urodził się w 1769 roku w Grodkowie na Górnym Śląsku. Znakomity kompozytor, pedagog, teoretyk muzyki, organizował m.in. znakomite koncerty w Krakowie czy we Lwowie. I to właśnie on, ucząc Fryderyka Chopina gry na pianinie, jego umiejętności skwitował wpisem na jego świadectwie szkolnym: szczególna zdatność, geniusz muzyczny. A gdybym wam powiedział, że Kopernik był Ślązakiem, no to już by raczej było spore nadużycie, bo jak wiemy, Kopernik urodził się w Toruniu, ale ojciec od Mikołaja Kopernika, również Mikołaj, który pochodził z Krakowa, wywodził się z rodziny, która do tego Krakowa przybyła z Górnego Śląska. A konkretnie z okolic Otmuchowa i Nysy. Nieopodal jeziora Nyskiego znajduje się wieś o wdzięcznej nazwie Koperniki. Być może ktoś z was słyszał o Anselmie Eforynie, albo w zasadzie oryginale w łacinie Anselmie Eforinusie. Urodził się on na początku XVI wieku w Mirsku nad Kwisą na Dolnym Śląsku. Był humanistą, lekarzem, studiował w Krakowie na Akademii Krakowskiej, nosił tytuł pierwszego lekarza miasta Krakowa i jest autorem takich znanych słów, które są jednym z pierwszych udokumentowanych takich przekazów poczucia jako takiej śląskiej tożsamości. Bo kiedy korespondował listownie z Erasmem z Rotterdamu, to Erasm tytułował go jako swojego przyjaciela Polaka. Na co Anselm odpisał mu pewnego razu, tutaj przeczytam z neta, bo nie znam łaciny aż tak dobrze: Tus et sus Anselmus Eforinus Silesius non Polonus, czyli twój i swój własny Anselm Eforyn, Ślązak, nie Polak. Postać Henryka II Pobożnego, myślę, kojarzycie, jeżeli nie z moich filmów, to może przynajmniej szczątkowo gdzieś tam z lekcji historii. Znamienity średniowieczny władca, który niestety poległ w bitwie pod Legnicą, zabity przez Mongołów, tak na marginesie, którzy potem odcięli mu głowę i nabili ją na jakąś pikę, a jego żona zidentyfikowała jego truchło na polu bitwy tylko dlatego, że miał 6 palców u stopy. Był on księciem śląskim, krakowskim i wielkopolskim, postacią bardzo rzutką, bardzo dynamiczną, która była jednym z pretendentów do dziedziczenia tronu polskiego i która miała realną szansę na zjednoczenie ziem polskich, które w tamtym momencie znajdowały się w rozbiciu dzielnicowym. Być może gdyby nie tragiczna śmierć na Legnickim Polu i udałoby mu się zjednoczyć ziemie polskie, to centrum
cywilizacyjnym Polski nie byłby Kraków i Małopolska, ale właśnie Śląsk i jego najważniejsze, największe i najlepiej rozwinięte miasto, czyli Wrocław. Polska z pewnością wtedy o wiele bardziej ściśle związana byłaby z zachodnią Europą zamiast robienia ekspansji na wschód i łączenia się z Litwą. Być może nawet stałaby się częścią cesarstwa rzymskiego domu niemieckiego, tak jak było to z Czechami. No ale niestety Mongoły go zabili, no i zostało tylko gdybać. Jakbym zanucił wam Gaudę Mater Polonia, no to myślę skojarzycie. Ale kto skojarzy, że autorem Gaudę Mater Polonia był Ślązak? Wincenty z Kielczy, leżącej na Górnym Śląsku w dzisiejszym województwie opolskim, który urodził się tam około roku 1200. Był ściśle związany, a być może nawet pochodził ze słynnego rodu Odrowążów, z którego pochodził właśnie między innymi święty Jacek. Jeżeli mówimy o muzyce, to nie możemy tutaj nie wspomnieć o Grzegorzu Gerwazym Gorczyckim. No to nazwisko myślę też gdzieś z lat szkolnych przynajmniej coś gdzieś powinno dzwonić. Urodził się on najprawdopodobniej około roku 1665 w Rozbarku, który dzisiaj jest dzielnicą mojego rodzinnego Bytomia, a wtedy był po prostu wsią, która z Bytomiem graniczyła. No wystarczy chyba powiedzieć, że nazywany był polskim Händlem i jest uważany za najbardziej znakomitego i najbardziej utalentowanego polskiego kompozytora epoki baroku. Ze Śląska również, a konkretnie z Dolnego Śląska, a jeszcze konkretniej z Głogowa, pochodził Andreas Gryfius. Urodził się właśnie w Głogowie w roku 1616 i jest uważany za w zasadzie takiego ojca opery niemieckiej. Co ciekawe, znał mowę polską, a pierwsza opera przez niego stworzona, czyli Piastus, opowiadała o legendarnych początkach państwa polskiego. Kogo za małego mama albo ogólnie rodzice nie szmarowali kremem Nivea? A kto z was wie, że twórca Nivei, czyli Oskar Troplowicz, urodził się w 1863 roku w Gliwicach? Nie wiem, czy też zdajecie sobie sprawę, ile ze Śląska pochodziło noblistów. Że wymienię tylko pokrótce. Paul Ehrlich, urodzony w 1854 w Szczelinie na Dolnym Śląsku. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Uważany za twórcę podstaw chemioterapii. Gerhard Hauptmann, urodzony w 1862 roku w Szczawnie Zdroju na Dolnym Śląsku, czyli wtedy Bad Salzbrunn. Dramaturg, powieściopisarz, laureat Nobla w dziedzinie literatury. Fritz Haber, urodzony w 1868 roku we Wrocławiu. Laureat Nobla w dziedzinie chemii za przeprowadzenie syntezy amoniaku z azotu i wodoru. Friedrich Bergius, urodzony w 1884 roku w Złotnikach, dzisiaj części Wrocławia. Laureat Nobla z chemii za wynalezienie wysokociśnieniowych technologii chemicznych. Otto Stern, urodzony w 1888 roku w Żorach na Górnym Śląsku. Laureat Nobla w dziedzinie fizyki. Kurt Adler, urodzony w 1902 w Chorzowie, a w zasadzie na tamte czasy Królewskiej Hucie, a jeszcze precyzyjniej w Königshütte. Laureat Nobla w dziedzinie chemii. Ale za co to już muszę wam przeczytać? Za odkrycie i badania nad reakcjami skoordynowanymi z udziałem dienów. Ciężkie słowa. Max Born, urodzony 1882 we Wrocławiu, Nobel w dziedzinie fizyki. Maria Geprecht-Mayer, urodzona w 1906 roku w Katowicach. Nobel z fizyki za badania i odkrycia dotyczące struktury powłokowej jądra atomowego. Konrad Bloch, urodzony w 1912 roku w Nysie na Górnym Śląsku. Laureat Nobla z fizjologii i medycyny. Reinhard Zelten, urodzony w 1930 roku we Wrocławiu. Laureat Nobla w dziedzinie ekonomii. Günter Blobel, urodzony w 1936 roku w Niegosławicach, czyli wtedy jeszcze Waltersdorf. Biolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. I tych postaci na pewno można by znaleźć jeszcze o wiele, wiele więcej. Także widzicie, ile postaci znamienitych naprawdę, które miały wpływ na bieg, można powiedzieć, całego świata, pochodziło z terenów Śląska. Myślę, że warto o tym przypominać, jak bardzo płodna przez wieki była ta śląska ziemia. Dziękuję wam pięknie za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Widzimy się już za niedługo w kolejnych materiałach. Jeśli się wam podobało, zachęcam do zostawienia oceny, czy pozytywnej, a jeżeli nie, to negatywnej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i widzimy się już za niedługo. Pyrsk!